wygrywamy 1-0 z Lechią Gdańsk. Chcemy przeżyć taką powtórkę z rozrywki, tak jak w zeszłym roku? No jak najbardziej, patrząc na razie na tą drabinkę, która przed nami, no to, to tak, no to wychodzi na to, że wtedy było Zagłębie, teraz jest Lechia, już za nami, potem był Śląsk, teraz jest Pogoń Szczecin, z tego co wiem, a później zobaczymy. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale, to nie jest najważniejsze, bo w tej chwili jeszcze dzisiaj się będziemy cieszyć tym, co za nami, co dzisiaj za nami, a jutro już jest Ruch Chorzów, bo najważniejszy mecz jest przed nami z Chorzowem, a nie gdzieś tam w przyszłości, w perspektywie mecz z Pogonią Szczecin. Wracając jeszcze do dzisiejszego meczu, można powiedzieć, że pierwszy celny strzał zadecydował. Długo obie drużyny nie mogły w ogóle trafić na bramkę. No zdecydowanie tak, aczkolwiek mimo wszystko myślę, że nie prowadząc gry, to my byliśmy groźniejsi, bo kilka kont, które wyprowadziliśmy, naprawdę niewiele brakowało ku temu, żeby lepiej dograć, lepiej gdzieś tam strzelić i celniej strzelić. Ale no, taki mieliśmy plan. Wiedzieliśmy, że potencjał ludzki w Lechii to reprezentanci Polski, nie tylko Polski. Więc no, staraliśmy się grać w ten sposób, żeby nie narażać się na głupie kontry, na głupie straty, tylko wykorzystywać swój atut, którym jest nie, na pewno dobra gra z kontry, organizacja z tyłu. No i to jak gdzieś tam przynosiło efekty. Jedną z tych akcji zakończyliśmy strzałem. Troszeczkę szczęścia, bo on tam poszedł, to uderzenie poszło po rikoszecie, aczkolwiek szczęście, jak to się mówi, sprzyja lepszym, aczkolwiek, no mówię, może piłkarsko nie byliśmy dzisiaj lepsi, ale chyba jednak determinacja i większe chęci były po naszej stronie. Ponad 5 lat spędziłeś w Gdańsku, była to taka podróż sentymentalna? No tak, myślę, że patrząc na to losowanie, które za nami, siedziałem przed telewizorem i się zastanawiałem, że jeśli wylosować jakąś drużynę z górnej półki, no to Lechię. Fajnie, bo to jest drużyna, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Kibicowałem im, kibicuję i będę kibicował. Ale z tym jednym wyjątkiem dzisiejszego dnia akurat kibicowałem nam, jako Drutek Zbytowi. No i będę im dalej kibicował, aczkolwiek no mówię, no jeśli spaść z wysokiego konia, no to fajnie by było z Lechią. Ale też nie uważałem, że jesteśmy na straconej pozycji, bo w tamtym sezonie pokazaliśmy, że umiemy grać z ekstraklasowymi zespołami. Gra się z nimi troszkę łatwiej, bo to oni muszą, oni od nich się wymaga, a my musimy po prostu zagrać tak, żeby to było dobre, skuteczne i konsekwentne. I pokazaliśmy dzisiaj, że mimo, że nie byliśmy w stanie to dominować w 100%, to odkryliśmy te swoje karty, które były najważniejsze. Wygraliśmy 1-0, no i teraz Pogoń Szczecin.